No będziesz skłodzona od razu, nie? Zaraz, nie, nie, to jeszcze momencik, powinno się tu program zmienić. Może nie będzie jakichś dużych fontanny. O, tam gołąbek się pluska, widzicie? No, ale to będzie jakiś wspaniały. Hejnalista grał hejnał, to może w Mokrym Lipiu nie, ale na odległość 20 km było słychać hejnał z wieży ratusza. Wieża ratusza ma ponad 50 metrów wysokości. I ta godzina 12, słyszałyście, tak, pani już hejnał, więc to czysta przyjemność. Mówiła wszystkim, spieszcie się do miasta, bo jeśli zostaniecie gdzieś poza miastem, nie wejdziecie za mury miasta, to może się też da skończyć niedobrze. No, oczywiście nie było świec, świece były, natomiast elektryczności, telefonów, zero porządku gdzieś tam daleko w lasach. Więc ta godzina 12 była bardzo ważna, to była połowa dnia. Dziennie kupiec podróżował 30 km, więc te 30 km to odległość pomiędzy miastami w Polsce. Zazwyczaj. Hej, choriówko, la była, hej, choriówka, la była, hej, choriówka, la była, ja będę było szczęśliwa. Hej, choriówka z buraka, hej, choriówka z buraka, hej, choriówka z buraka, zrobię zmianę. O, duraka. Duraka, ale z nas to ładnie. Myśmy byli na wodę. Mam to podpalić. Spokojnie. Za chwilę. Troszeczkę armacie i będziemy ładować. Ładuj. Mogę się patrzeć? Nie. Tak, jeszcze przez chwilę. Póki załadowana, można zajrzeć do lufy. A to nie jest ten dzień, co sama strzela? A to się zobaczy. Jak dotkniesz, to strzeli się ci pan wojnie. Dobrze, mamy tu armatę wzorowaną na armatach znajdujących się w pierdze. Takich armat tutaj było 12 sztuk, nazywały się aniołkami, gdyż każda z nich tutaj na lufie miała odlanego anioła. Nasza jest kopią tych armat. Anioła mieliśmy doklejonego, niestety w trakcie strzelania nam odpadł, dlatego nazywamy ją diabełki. Taka mała była? Taka mała była, takich 12. Uchowały się dwie sztuki, można tutaj w muzeum w Arsenale sobie zobaczyć. To są a ilu funtowa to była? Tak. To było około pół funta. A, oczywiście twierdza nie miała tylko takich małych 12 armatek, tylko miała dużo, dużo więcej. Większy kaliber tych armat był. I 3, i 6, i takie 12, i tam jeszcze jedna w górze wyższa. Uchowały się dwie sztuki, można tutaj w muzeum Arsenale zobaczyć. Są dane ze Spiżu, a nasza jest stalowa, żeby więcej mogła wytrzymać tych. Tak, wygląda czarny krok, można powąchać. To takie granulki takie bardzo. Pytanym, no. Węgiel drzewny, siarka polecam. Ja już to wąchałem. Dobrze, kto będzie odpalał? Tak. Nie odpala, tylko na razie tutaj stajemy jedną nogą. I ładujemy, tak. Drugą się zapieramy. Tak. Zakręcamy. Rok zostaje tutaj pod panewką. Tak troszeczkę tylko wystarczy. I to takimi, tak? To oryginalne są. Tak, reprodukcje. Tak, te. Proszę. Urządzenie do składania. Tak, takie używano. To jest miarka wykonana z drewna i z musiona, żeby żadna iskra nie powstała w trakcie ładowania. Tu są stemple. To jest jeden ze sposobów ładowania. Bo drugim sposobem były już gotowe ładunki prochowe. Chodziło o to, żeby jak najszybciej można było armatę załadować. Tu mamy niecałe pół funta, tam mamy jakieś 12 funtów. Tam byśmy musieli
dać około 1,5 do 2 kg prochu naraz. Czyli jest to taka porcja, jesteśmy przygotowani. Czyli funt odnosił się do ilości prochu. Wagi kuli. Wagi kuli. A ilość prochu to jest około 1,5 kg na pewno naraz trzeba było dać tego prochu. Czyli taki worek wkładano do środka, później kula przybitka i przez tutaj przez panewkę przekuwano ten worek z prochem. Wsypano proch na panewkę, odpylano z prochu na panewce, używając luntownicy. Dlatego, że w trakcie strzału samej panewki na 1,5 metra w górę idzie ogień. Dlatego zawsze używano luntownicy, nie nachylano się tam, bo można było oczy stracić. Dobrze, jamy? No. Równogora trzyma? Dobrze, mamy przybite, czyli teraz proch mamy w lufie. Co teraz powinniśmy dać? Kule, zgadza się. Proch, kula, przybitka, wycelować i strzelać. W sumie nie wiem, dlaczego władze Zamościa nam nie pozwalają w środku miasta strzelać z kuli. Zwłaszcza, że w zasięgu naszych armat mamy Urząd Skarbowy i ZUS. Ale tak jest. Cele przednie. Dlatego damy właśnie samą przybitkę. Oj. Odrzut jest duży. Proszę się nie bać. Celuj teraz nie we mnie. Ojojo, przecież to się nie da przestawić. To musi iść na wprost. Tak jest. Ojeju. Teraz kula. Przecież ja mam tytuł wojskowy. Proszę Państwa, w ramach redukcji strat Państwa zapraszam. Wchodzimy tutaj na górkę. Pani ze mną zostaje. Proszę przejść na górę. Tak. No musimy odejść od armaty. Ja tylko dostaję. Nie, tak. Zostaje. Bo muszę. A pan też, albo w tamtej stronę. Okej. Albo stamtąd. Pani tak, łatwiej za koło. Chamy do przodu. To coś się celuje? Tak. Pana też zapraszam na górę. Dobrze, ja już. Nie zatykamy, ściskamy pośladki. Dobrze, moment. Pan tutaj nie może stać za armatą w trakcie strzelania. Już, na tak. Górkę albo w tamtą stronę. Do wyboru. O, super. Spokojnie. I patrzymy tam. Nie zatykamy. Brawo! Brawo dla puszkarza! Co mam robić? Wkładamy stempelek, szorujemy w tej i z powrotem. Wygaszamy resztki prochu. Jest. Wystarczy? Dobrze, dziękuję. Wystarczy. Stawiamy tutaj. Zapraszam teraz do namiotu. Wypiszemy tam patent puszkarza. Tak, w pracy. W pracy. Żeby wiedzieli. Żeby widzieli. Jeszcze tą armatę w razie czego ściągnę z Zamościa. Zapraszam panią. Nie, może tutaj staniemy. Starsza puszkarka. Jeszcze nie koniec, pani Maj. Jeszcze nie. Tak, ale to akurat nie jestem. Daj mi to. Zmęczona. Proszę się nie martwić, wszystko jest zgodnie z zasadami dobrego wychowania. Smolarczyk teraz. Można tak powiedzieć. We własnej osobie. To tak do kamerki. Dobrze, może być. Uwaga. Tak. Jesteśmy gotowi? Dobrze. Uwaga! Nie słyszałem. Ja starszy nad puszką ordynacji zamońskiej, uczestnik wielu bitew, wiadomym czy nie wszystkim, że obecna tutaj Smolarczyk Teresa z dniem 21 czerwca roku pańskiego 2021 przyjęta zostaje w szeregi załogi Fortecy Zamońskiej jako puszkarz. Brawo dla niej! Brawo puszkarz! Ojczyzny się uchwalę! Nie chodzi o zbieranie puszek w okolicy. Tak kiedyś zwano artylerzystów puszkarzami, armatę puszką. Za wyrychtowanie do służby żołnierskiej przy uczeniu owej to persony. Słowo szlacheckie, parol oficerski daje starszy na zamojską artylerię Jołuszkiewicz Mieczysław. Ma pani teraz obowiązek.
Raz do roku na twierdzę napadają kozacy. Trzeba się stawić do obrony. Celnie strzelać do skubańców, bronić twierdzy. Starszyźnie piwo stawiać. Długi i w karczmach spłacać. A przede wszystkim dobrze w Zamościu się bawić, czego życzę pani i państwu. Dziękuję. Brawa dla pana, brawa dla pana. Dziękuję. Obiecuję. Zdjęcie jeszcze z panem Mieczysławem.